Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Zapraszam na lekcję Let's Play Metallica Enter Sandman. Dobra, zaczynamy jazdę. Pierwszy motyw, który rozpoczyna utwór, jest grany na czystym kanale. Wygląda on tak. Tutaj oczywiście mam dodaną siódmą strunę, to pewnie może was mylić i proszę o cierpliwość i nie denerwowanie się na mnie. Sam ten motyw, jak słychać, jak słyszycie, czy jak macie może też tablaturę gdzieś przed oczami, nie jest specjalnie skomplikowany. Najważniejsze jest to, żeby podchodzić do wszystkich elementów w utworach jako takich schematów też rytmicznych. Czyli na przykład jeśli sobie wystukamy nawet na pustych strunach, takich tłumionych, to ta melodia, która zaczyna utwór, to jest coś takiego. Czyli taki mamy taką rytmikę. Ty, 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 ty. Czyli na przykład niektóre dźwięki po prostu są dłużej mają wybrzmiewać. Tutaj próg, pusta struna najgrubsza. Uderzamy pustą najgrubszą. Strunę piątą na siódmym. I strunę czwartą na piątym. Czyli takie 0, 7, 5. 0, 7, 5. I później najgrubsza u was 6, 5. I ostatni dźwięk jest na strunie piątej, na siódmej. Tu mamy trochę dłużej i ostatni dźwięk jest po tej krótkiej przerwie. Po tej dłuższej nucie. Następny motyw jest grany już na przesterze. Tutaj z kolei istotna rzecz jest taka, że wszystkie wartości rytmiczne, które uderzamy, to są ósemki, czyli mamy po prostu 8 dźwięków. Liczymy do 8. To byłoby coś takiego. Słyszeliście ty, 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 ty. Czyli gram, można powiedzieć, dwa razy po cztery. Na ostatnią czwórkę, czyli raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Na ostatnią czwórkę z tych 8 robimy slide. On właśnie ma trwać dokładnie tyle, co ta jedna ósemka, dlatego ten slide jest dosyć szybki. To jest slajd z drugiego progu na siódmy, na strunie piątej, na strunie A. Niektórzy grają po prostu siódmy próg na strunie A. Według mnie dużo lepiej brzmi ten slajd. Dobra, następny motyw, też na przesterze, brzmi tak. Jeszcze raz. Następny motyw też jest na przesterze. Czyli widzicie, mam pustą strunę, najgrubszą, dwa razy. Tyle. Później struna piąta na siódmym, struna szósta najgrubsza na szóstym. To jest ten pierwszy
motyw. Można powiedzieć dokładnie połowa taktu, ponieważ ona znowu jest podzielona, jeśli sobie rytmicznie ją zaczniemy analizować, jest podzielona na 2 razy po 4, czyli na coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. To myślę, że to jest zauważalne. To akurat ten podział rytmiczny jest całkiem fajny, ponieważ tu mamy dokładnie, wiemy, jak uderzenia idą. I każdy dźwięk po prostu jest. Jest, można powiedzieć, ma swoje miejsce i się powtarza. Ten akurat tu nie ma jakichś takich przejść na gitarze czy jakichś takich bajerów. To już wam mówiłem, czyli połowa taktu byłoby dwa razy najgrubsza. Piąta struna na siódmym progu. Szósta najgrubsza na szóstym. Mamy cztery dźwięki. Raz, dwa, trzy, cztery. Później mamy następny motyw. Trzy razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu druga połowa czterech dźwięków. Raz, dwa, trzy. Czyli macie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Aż się mylę, jak gadam równocześnie. W każdym razie dobra, to jest następny motyw. Następny motyw. Już takie troszeczkę rozpędzenie. Macie podział do czterech, dwa razy po cztery, czyli osiem dźwięków. No i pierwszy motyw mamy w ten sposób. Na najgrubszej u was dwa razy, później na siódmej, siódmym progu, piąta struna, czyli struna A. I później dwa dźwięki są 6-5 na strunie najgrubszej. Pamiętajcie o zachowaniu, może można tak powiedzieć, takiej systematyczności w układaniu palców. Jeśli zaczynamy od siódmego progu, później wiemy, że mamy 6-5 zagrać. 7-6-5, co prawda na grubszej strunie, ale to jest nieistotne. To najlepiej zacząć sobie od serdecznego palca i później gramy już drugim pierwszym. Broń Boże, nie róbcie czegoś takiego, że przekładamy, nie wiem, gramy jednym palcem. Że jednym palcem. Bo to jest zupełnie tak, to zniekształci to granie. Zgranie będzie sztuczne i takie dziwne. A poza tym niewygodne. Dobra, tu była połowa taktu. I teraz później mamy. Czyli połowa to było właściwie troszeczkę więcej. Później mamy jeszcze dwa uderzenia. 0-0 na najgrubszej. 1-3. Dobra, następny motyw, jak już perkusja tam zaczyna wchodzić. Taki motyw też jest dosyć fajny. Tutaj już zaczynamy od 0-2-2 na najgrubszych strunach.
0022. I później tu jest standardowo to, co już było na początku. Struna piąta, siódmy próg, najgrubsza struna 6-5. Taki jest motyw. Później to jest tak dwa razy, to 0-2-2. On jest na początku i na końcu taktu, więc jeśli on jest na końcu taktu i na początku, to ten ostatni ten dźwięk 0-2-2 z tym pierwszym początkowym stwarza wrażenie, że one są grane jeden po drugim. Sam motyw zaczyna się, jak już wchodzi ta perkusja, wchodzi z tym przejście. To on jest raz grany, ale później jest już grany dwa razy pod rząd, że tak można powiedzieć. Dobra, macie ten motyw. Za czwartym razem jest przejście. Czyli ten motyw jest dosyć taki też właśnie fajny, tłumiony palmutingiem. To sobie zobaczycie pozostałe lekcje odnośnie tłumienia nadgarstkiem. Nie będę to się rozpisywać. Mocno tłumiony tym nadgarstkiem. A same motywy zaczynają się od 3-5-5. To wygląda to przejście. Z mocnym tłumieniem. Jakbyśmy puścili struny, to brzmi troszkę dziwnie. Tu tłumię jeszcze tym, więc to akurat sobie wyciszam. Dobra, jak już wchodzi wokal. Dobra, to wtedy gramy. Znowu dosyć prosty motyw. Też większość jest grana na najgrubszej strunie, na strunie E, na pustej. Czyli gramy 7 razy pustą, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Za 8 razem jest 1, 3, 3, albo 1, 3. Wszystkie te motywy, które gram trzema palcami, można uprościć do 2. Czyli gram jeszcze raz, w normalnym tempie. Później za trzecim razem mamy motyw. Nie gramy 1-3-3 za trzecim razem, tylko gramy 3-5-5 i to jest początkiem znowu tego przejścia. Przejście już było, więc to można sobie podarować, można sobie cofnąć. Ale zagram jeszcze tylko raz. Dobra, teraz jest coś, co się nazywa w tablaturze prechorus. On zaczyna się od, zagram go w normalnym tempie, od drugiego progu na najgrubszej strunie. Słyszycie tą taką rytmikę. Widzicie, oto się
się rozbija, o tą rytmikę rozbija się cały ten motyw. Progi, jakie tutaj naciskamy, no to mamy po prostu tak, na strunie najgrubszej u was, na szóstej jest dwa, na drugim progu. Na strunie czwartej D jest próg czwarty. I na strunie G trzeciej jest drugi próg, czyli mamy drugi, czwarty, drugi. Wybaczcie moje błędy. Czyli drugi, czwarty, drugi. A struna teraz A, czyli piąta, jest 3-2. I ostatnim dźwiękiem jest struna D na czwartym progu. Dobra, następnym motywem to jest taki już refrenowy. Tam mamy taki... taki motyw, że ten dźwięk zaczynamy, ten motyw zaczynamy od najgrubszej struny na drugim, piąta struna na czwartym. On troszeczkę musi trwać, chwileczkę on trwa. I później gramy na strunie piątej 4, 3, 2. I na dwójka też chwileczkę wybrzmiewa. To jest ten motyw jakby kończący tą refren. Dobra, teraz można powiedzieć taka ścieżka kilka, która jest grana podczas refrenu, to co gramy tu. To są akurat dwa takie motywy na zmianę grane. Raz jest grane. Czyli to jest 5, 2, 5, 2, 2, 4. Tu była struna D. Jak widzicie, tutaj mam, operuję sobie dwoma palcami, żeby było szpanersko. Ale to są cztery dźwięki. I później... A następny motyw... Gram po prostu, piórkiem uderzam. Można sobie położyć ten palec nawet. Gram struna... struna G na drugim i struna D też na drugim. Łatwiej jest po prostu, jak sobie położę jeden palec zamiast miziać tak. No, to właściwie byłoby wszystko, co by dotyczyło motywów z Enter Sandmana, poza wstawkami solowymi, którymi się zajmę w osobnej lekcji, no i solówką samą. Tam jedynie co się dzieje, tam właściwie jest tyle, że zwrotkowy motyw się znowu powtarza, refrenowy motyw się znowu powtarza, później jest motyw ten co na początku, który się zaczyna, znowu jest na klinie przez chwilę i później tam jest końcówka z tego utworu. Właściwie wszystkie motywy, które już podałem, one się będą powtarzać, więc właściwie ten utwór jest tylko z tych rzeczy zrobiony. No i
myślę, że to byłoby wszystko. Jeśli coś, jakieś niejasności, czy ewentualnie jakieś uwagi co do filmiku, ponieważ jest to właśnie pierwszy filmik, który zamieszczam z serii Let's Play, to jeśli jakieś wątpliwości macie, uwagi, to zgłaszajcie w komentarzach, piszcie. Nie wszystko może być widoczne, może dla mnie jest widoczne, a dla was nie za bardzo. Ja w razie czego w następnych filmikach zrobię zupełnie inaczej, pod waszym kątem, może inaczej gitarę ustawię. Wszystko zależy od was. Jeśli jest ok, to piszcie, że jest ok. Jeśli jest nie ok, to piszcie, że do dupy. Do dupy i co trzeba zmienić. Nie piszcie samo do dupy, tylko do dupy i co zmienić. No, ok? Ziomeczki, trzymajcie się, napieprzajcie metalicy. Fajny zespół.